Serdecznie dziękuję za przybycie. Spotkaliśmy się tutaj z okazji otwarcia wystawy plenerowej Tu rodziła się Solidarność. Mam zaszczyt powitać naszych gości z Bydgoszczy. Jest z nami pani Edyta Cisewska, naczelnik delegatury IPN w Bydgoszczy. Doktor Przemysław Wójtowicz, pracownik referatu edukacji narodowej, jednocześnie twórca wystawy, a także pan Mirosław Spręger, pełniący obowiązki kierownika referatu edukacji narodowej. Są z nami również przedstawiciele Grudziądza. Pragnę powitać pana Macieja Glanowskiego, prezydenta Grudziądza. Witam panią Violettę Pacuszkę, dyrektora Muzeum Grudziądzkiego, a także dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego, panią Kamilę Melkowską-Lemkę oraz pana Michała Czepka. Poproszę o zabranie głosu twórcę wystawy, pana Przemysława Wójtowicza. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie prezydencie, witam wszystkich szanownych gości tutaj zgromadzonych. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, jeżeli chodzi o delegaturę IPN z Bydgoszczy, że możemy prezentować wystawę związaną z sierpniem 1980 roku w miejscowości w mieście Grudziądz, który naprawdę bardzo zasłużył się, jeżeli chodzi o wydarzenia sierpnia 1980 roku. Sierpień i te wydarzenia w tymże roku, 1980, były jednymi z najważniejszych, najistotniejszych, jeżeli chodzi o historię Polski po II wojnie światowej. One były ważne nie tylko dla naszego kraju, ale można powiedzieć, że stanowiły preludium, jeżeli chodzi o odzyskanie niepodległości i suwerenności przez państwa Europy Środkowo-Wschodnie, mniej co nastąpiło dekadę później, w latach 1989-1990. Mówimy o sierpniu roku 80 i o słynnych strajkach zapoczątkowanych na wybrzeżu w połowie sierpnia, ale pamiętajmy, że zanim doszło do właśnie wydarzeń sierpniowych, do wydarzeń na wybrzeżu, mieliśmy do czynienia z protestami na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku. To było takowe preludium, które już wówczas związane było z buntem coraz bardziej narastającym polskiego społeczeństwa. 150 zakładów na Lubelszczyźnie zaprotestowało. Władze reżimowej udało się w lipcu stłumić ten bunt poprzez obietnice podwyżek ekonomicznych, ale już ziarno zostało zasiane. Ostatecznie w sierpień od strajku w Stoczni Gdańskiej lawina się rozpoczęła. Ten strajk właśnie w Stoczni Gdańskiej, rozpoczęty 14 sierpnia, był najbardziej istotnym wydarzeniem, najbardziej istotnym strajkiem, który rozpoczął serię kolejnych strajków, najpierw na wybrzeżu, a później w kolejnych miastach całego kraju. W tym momencie chciałbym nieco przybliżyć państwu sytuację, jaka miała miejsce w naszym regionie, albowiem o ile o wydarzeniach właśnie na wybrzeżu całkiem dużo wszyscy już wiemy, o tyle sprawa regionalna tutaj wydaje mi się jest troszkę mniej rozpoznana. Warto pamiętać, starsi mieszkańcy zapewne pamiętają, że dzisiejszy teren, region kujawsko-pomorski, wówczas na przełomie lat 70. i 80. to były trzy odrębne województwa. Duże przemysłowo-rolnicze województwo bydgoskie, jedne z największych powierzchniowo w kraju, ponadto województwo toruńskie, właśnie między innymi z Grudziądzem, które charakteryzowało się chociażby takim elementem intelektualnym ze względu na to, że był tam umiejscowiony jeden z dwóch uniwersytetów wówczas w północnej Polsce, no i województwo włocławskie o charakterze wybitnie rolniczym. Jeżeli chodzi o protesty związane z sierpniem, bardzo szybko ta fala protestów dotarła tutaj do naszego regionu. To oczywiście było związane z kilkoma elementami, przede wszystkim z elementem geograficznym. Warto sobie zdać sprawę, że o ile 14 sierpnia mieliśmy początek strajku w Stoczni Gdańskiej, 16 sierpnia ten strajk w Stoczni Gdańskiej przybrał charakter solidarnościowy. Tak, w naszym regionie do pierwszych protestów, początkowo tylko i wyłącznie o charakterze ekonomicznym, doszło już 19 sierpnia. Było to związane z dwoma przyczynami. Jako pierwsi zaprotestowali kierowcy z przedsiębiorstw transportowych. Mimo blokady
nałożone i na wybrzeże, kierowcy cały czas jeździli i to oni przynieśli do naszego regionu informacje o tym, co się dzieje w Gdańsku. Także pierwsze protesty to jest 19, 20, 21 sierpnia w przedsiębiorstwach transportowych, bardzo szybko wygaszone przez władze obietnicami podwyżek. Drugie ognisko tych pierwszych protestów to był region, który już dzisiaj odpadł od naszego województwa, okolice Chojnic, w Czersku, w tamtejszych zakładach meblowych, czy chociażby w Sępólnie Krajeńskim. Robotnicy z Gdańska, którzy chociażby pracowali przy naprawie trakcji kolejowej, również mając informacje od swoich rodzin, rozpoczęli protesty, które też właściwie tego samego dnia były wygaszone. Kolejny punkt zwrotny, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji strajkowej, to mamy podjęcie strajków już typowo solidarnościowych, nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale również z elementami politycznymi i społecznymi. Jeżeli chodzi o byłe województwo toruńskie, na czoło wysuwają się dwa zakłady, które kooperowały ze Stocznią Gdańską. I tak 21 sierpnia strajk solidarnościowy z Wybrzeżem rozpoczyna się w toruńskich zakładach urządzeń okropowych Towimor w Toruniu. Natomiast 26 sierpnia 1980 roku dołącza drugi zakład kooperujący ze Stocznią Gdańską, znajdujący się tutaj w Grudziądzu Warna. Również w naturalny sposób te zakłady, które miały kontakt z Wybrzeżem, solidaryzowały się z tamtejszymi mieszkańcami, ze stoczniowcami, stąd te pierwsze strajki solidarnościowe właśnie w tych zakładach. Później ta fala narastała, ale jeszcze władza reżimowa, komunistyczna w naszym regionie, wydawało jej się, że potrafi opanować sytuację poprzez blokadę milicyjną tychże zakładów. To powodowało, że ta informacja do społeczeństwa nie docierała. I trzecim takim bardzo charakterystycznym punktem zwrotnym, który spowodował, że sytuacja o strajkach dotarła do szerokiego, do masowego społeczeństwa, były strajki komunikacji miejskiej 28 sierpnia 1980 roku, zarówno w Bydgoszczy, jak i we Włocławku. Staje komunikacja miejska i to dla ludzi, którzy dojeżdżają do pracy, jest istotny sygnał, że coś się dzieje. Już tego władzy nie udało się ukryć. Nastąpiły rozmowy ze związkowcami, z pracownikami. Ostatecznie pod koniec sierpnia albo na początku września, w przypadku województwa toruńskiego, 1 września 1980 roku podpisano lokalne porozumienie. Oczywiście wzorowane na słynnych porozumieniach, chociażby w Trójmieście, które miało miejsce 31 sierpnia. I jeszcze na koniec pozwolą Państwo, że zarysuję sytuację tutaj w pięknym mieście Grudziądzu, jeżeli chodzi o te słynne wydarzenia sierpniowe. Mogą Państwo, mieszkańcy Grudziądza, naprawdę być dumni, albowiem jeżeli chodzi o byłe województwo toruńskie, tutaj w Grudziądzu do strajków w sierpniu przystąpiło więcej zakładów dużych przemysłowych niż chociażby w ówczesnej stolicy tegoż województwa, czyli w Toruniu. Bo o ile owszem, z czasem na lidera protestu wysunął się Towimor, ze względu na to, że ten zakład w Toruniu był blisko miejscowych władz wojewódzkich, z którymi były prowadzone negocjacje, to w Toruniu jeszcze tylko drugi duży zakład w tamtym okresie przystąpił do protestu, EMA Apator. Natomiast w Grudziądzu, obok Warmy, do protestu dołączyły jeszcze w sierpniu takie istotne, duże zakłady przemysłowe, jak chociażby Stomil, jak chociażby Pomorska Odlewnia i Emalierna, jak chociażby Grudziądzkie Przedsiębiorstwo Budowlane, jak chociażby Zakład Agrometu. Z tego, co tak na szybko, Szanowni Państwo, można policzyć, to korzyść dla Waszego miasta, dla Grudziądza, jest 5-2, jeżeli chodzi o porównanie Grudziądza z Toruniem. Naprawdę można być dumnym, że miejscowe społeczeństwo, miejscowi robotnicy tak masowo solidaryzowali się z Wybrzeżem. Tak masowo poparli ówczesny protest. I Szanowni Państwo, jeszcze na koniec jedna rzecz. W
której również warto tutaj, w tym pięknym mieście miedziącym być. Każdy z nas zna słynne tablice i tablice sierpniowe, słynne 21 postulatów, które były podstawą do porozumienia, do podpisania porozumień 31 sierpnia w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Warto sobie zdać sprawę, że postulaty, jeżeli chodzi o postulaty umieszczone na tych tablicach, one są różnego rodzaju i dotyczą różnych elementów, kwestii społecznych, politycznych itd., itd. Stosunkowo niewiele nazwisk jest wypisanych pośród tych postulatów. Jednym z niewielu nazwisk, który jest na tych tablicach, jest nazwisko pana Edmunda Zadrożyńskiego, mieszkańca Grudziądza, działacza opozycji przedsierpniowej, którego domagano się wówczas, żeby to był więzień polityczny. To była osoba zatrzymana w latach 70. ze względu na swoją działalność w Komitecie Obrony Robotników. I robotnicy domagali się między innymi wypuszczenia tychże więźniów politycznych jako jednego z niezbędnych elementów podpisania porozumień sierpniowych. I dopiero gdy władza reżimowa obiecała uwolnienie tychże więźniów politycznych, w tym między innymi grudziądzanina Edmunda Zadrożyńskiego, dopiero wówczas właśnie słynnego dnia 31 sierpnia 1980 roku doszło do podpisania porozumień sierpniowych ze Stoczni Gdańskiej. Każdy z nas myśli, że chodziło tylko i wyłącznie o słynny punkt pierwszy tamtejszych porozumień, czyli o rejestrację niezależnych samorządnych związków zawodowych, ale bardzo istotnym punktem, o który negocjacje właściwie najdłużej się toczyły, był właśnie punkt czwarty, związany z uwolnieniem więźniów politycznych, w tym właśnie grudziądzanina Edmunda Zadrożyńskiego. Podsumowując, wkład mieszkańców Grudziądza, jeżeli chodzi o wydarzenia sierpniowe w naszym regionie, jest naprawdę wybitny i znaczny, porównując to, co się wydarzyło w innych miejscowościach naszego regionu. Także naprawdę mieszkańcy Grudziądza mogą być dumni z tego, co wówczas w sierpniu 1980 roku tutaj się na miejscu zdarzyło. Dziękuję bardzo. Krótko, ja bardzo dziękuję za kolejną inicjatywę Instytutu Pamięci Narodowej, za tą inicjatywę utworzenia, przedstawienia tej wystawy w naszym mieście. Bardzo dziękuję za ten wykład, który pokazał, jaki duży wkład mamy w budowanie ruchu solidarnościowego, że absolutnie możemy być z tego dumni jako grudziądzanie. Ruchu, który odmienił Polskę, który można powiedzieć później spowodował tak naprawdę obalenie muru berlińskiego, bo wszystko zaczęło się tutaj u nas w Polsce, a ta piękna karta historii także w bardzo dużym stopniu grudziąc się w tej karcie historii, grudziądzanie się zapisali. Zatem bardzo dziękuję za tą inicjatywę. Chciałbym podkreślić, że to już jest kolejna tego typu wystawa, która pojawia się na przestrzeni naszego miasta w ostatnim czasie. To jest wynik bardzo dobrej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Myślę, że dla Grudziądzan jest to szansa też odkrycia takich kart nie do końca historii, nie do końca jeszcze znanych, więc bardzo wszystkich zachęcam do odwiedzenia w najbliższych dniach właśnie rynku, do zapoznania się z tą wystawą, przyprowadzenia też dzieci, młodzieży, bo to buduje naszą lokalną i nie tylko lokalną tożsamość. Bardzo dziękuję. To jest kolejna odsłona wystawy, tu rodziła się Solidarność. Dzisiaj w 16 miastach w Polsce będzie prezentowana. Chciałam podkreślić, że ta wystawa składa się z części ogólnej, ogólnopolskiej, a także z części regionalnych i lokalnych. W ten sposób, aby zaprezentować, że Solidarność rozwijała się w różnych częściach naszego kraju. W ten sposób chcę, aby
uhonorować wszystkie osoby, które były zaangażowane w powstanie Solidarności. Szanowni Państwo, wystawa w Grudziądzu będzie prezentowana do 14 kwietnia. Zachęcamy do jej obejrzenia. Chciałam również podziękować panu prezydentowi i władzom Grudziądza za współpracę oraz pomoc przy organizowaniu tej wystawy. Dziękuję bardzo.